Dzień dobry, mafinki, witam Was w kolejnym odcinku God of War. I sobie zaczynamy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy przed chwilą. Ciśnij krzyżyk, by pomóc mi się wspiąć. Dobrze, wracamy do domu. Zapolowaliśmy? Ej, ale w sumie nie ogarnęliśmy chyba jedzenia, tak na dobrą sprawę. Tak w sumie wiecie, zapolowaliśmy, ale mięsa tu ja nie mam. Ogłuszanie wrogów. Pasek ogłuszenia wroga znajduje się pod jego paskiem zdrowia, czyli to czerwone. Atakując szybkimi seriami zadasz obrażenia od ogłuszenia i sprawisz, że pasek się wypełni. Po wypełnieniu paska wróg zostanie ogłuszony. Wciśnij R3, aby pochwycić ogłuszonego wroga. Strzały i ataki pięściami zadają dodatkowe obrażenia od ogłuszenia. Kratos może zacząć atakować pięściami po rzuceniu toporem albo schowaniem go za pomocą strzałki. No i zróbmy headshot. Dobra, dajcie mi toporek. Jak się złożył! O kurczę, nie to. Nie to chciałem zrobić. Tak. Okej, zróbmy to. Oooo! Ale ja to jednak w toporek wolę. Bang in your face. Troszeczkę mnie uderzył. W sensie nie, co robi moje... Czekajcie. Dobra, mam to, ale co robi L2? Aha, w sumie celuję tylko. Okej. To mody, tam masz... Wiecie, myślałam, że to jest jakaś znajdźka, ale to jest tylko trawa. Okej. To, chcemy się wspiąć tutaj, tu są jakieś znaki. Czy może to niebieskie dziwne coś? Ukryte komnaty. Nie możesz otworzyć drzwi, co? Zamilcz. Jak mnie... O ty! Ej, jestem twoim autorytetem, halo, proszę nie podważaj mnie, że nie umiem otworzyć drzwi, halo. Może nie umiem, ale... Ale nie śmiej się ze mnie, że nie umiem. O, warto też rozwijać element otoczenia, bo tutaj coś może być fajnego. A ja się to pyknę toporem? Topór się odbił! Ciekawe. I co teraz? Ja to bym cię podsadziła, tak ewidentnie tutaj. Czekajcie, gdzie jest mój syn w ogóle? Halo? Bo chyba zgubiłam dziecko. To niezbyt dobrze o mnie świadczy. Atreusku. Kajżeś jest. Ej, no ewidentnie powinnam podejść tu. Co nie? Ewidentnie. Po prostu się wspiąć. O, właśnie tak. O, kolejne draugi. Tak, mylą się przyciski. Niedobrze. Też ciekawe jest to, że jak uderzymy ich toporem, to oni jakby są zastanowani, nie mogą nic zrobić. I to jest... O! To jest rodzaj przeciwnika. Jak się świeci na niebiesko, to znaczy... A przecież mogę strzelać do niego. O, że niektórzy wrogowie nie są podatni na ciosy toporem. Bęk! Na twarz, tyle. Mówiłem, że las wydaje się inny. A ja ci mówiłem, żebyś zamilkł. Och ty, niedobry. No, czyli po prostu kiedy wrogowie świecą się tak jakby właśnie na niebiesko, no to oznacza, że trzeba ich bić pięściami, no bo to toporem totalnie nic nie wskuramy. Okej, no i chyć na dół, chyba jesteśmy w domu już, co? Okej, czemu ognisty troll miałby spalić ogród mamy? I od kiedy draugry są tak blisko domu? I czym było to lodowe coś, które nas zaatakowało? Nie wiem. Bądź cicho. Zadajesz za dużo pytań. No chyba, że jesteśmy w domu, co nie? To jest chyba domek. Tak, to jest domek. Chodźmy do domu. Napijmy się herbatki. Wchodź, chłopcze. Ich chawiera wydaje się być spoko. sama się spaliła już. Nie wiem, co on teraz zrobił, tak naprawdę. Tak poszurał sobie w zgliszczach? Znalazł coś. Coś, co się nie spaliło? Dziwne. Już to jest worek. Powinien się normalnie spalić. Ten to podniósł. Ciekawy wystrój wnętrza, nie powiem. O, tam się będę na górę wejść. Może potem spróbujemy. No, chodź. Ale udało się! Straciłeś kontrolę. To coś chciało nas zabić! Sam wpadasz w gniew podczas walki. Gniew może być bronią. O ile go kontrolujesz, ty tego nie robisz. Gdy tracisz... Już dawno nie chorowałem. Jest mi lepiej. Dobrze. Na co on chorował? To jest ciekawe. No to chodź. Mam cię uderzyć? Masz spróbować. You can try. Au! Co ty... Jeszcze raz. Czemu to robisz? Za wolno. Jeszcze raz. Młody się skituje zaraz, nie? Jeszcze raz. Przestań! Jeszcze! O-o. Twój gniew. Zatracasz się w nim. Czeka nas trudna droga. A ty, Atreusie, nie jesteś gotowy. Co to było? Cicho. No ty... Wychodź! Nie masz co się ukrywać! Wiem, kim jesteś! Co się dzieje? Znasz go? Cicho, młody. A co ważniejsze, wiem, czym jesteś! Chłopcze, pod podłogę! Szybko! Mówiłeś, żebym tam nie wchodził! Kto to? Nie wiem! O czym on mówi? Nie wiem! Wchodź! Chodź na dół, cicho siedź! Co za typ! Wystarczy, że powiesz mi, co chcę wiedzieć. Nie musimy przelewać krwi! Elo. Fajne dziary masz? A miałeś być większy. Ale to na pewno ty. Jesteś daleko od domu, prawda? Czego tu chcesz? Przecież na to pytanie znasz już odpowiedź. Nie wiem, czego szukasz, ale tego nie mam. Odejdź stąd. Nara. A podobno wasza rasa jest taka rozwinięta. Znacznie lepsza od nas, sprytniejsza. A ty tymczasem ukrywasz się tu w lesie. Jak jakiś tchórz, co? Nie chcesz ze mną walczyć. Wydaje mi się, że chcę. On go uderzy, on jest nienormalny. Mój dom. Musisz tylko mnie zabić, żeby do tego doszło, wiesz? Ostrzegałem cię. No wreszcie. Tak, crazy jest ten ziomek, tak? Nie chciałeś słuchać. Nie, znowu to samo. Nie. the fuck? What the fuck? On jest silny. On jest mega silny. Not like this, not like this. Ja się tobą rozczarowałem. Co to jest za typ w ogóle? No chodź. Chyba tarcza szmata. No to nie wiemy się to chore? Ło, widzicie jak rozwalamy element otoczenia? Zajebiste. Ale on mnie nie bije, coś jest nie tak. Okej, dobra. Ło, czy ja zrobiłam kontra niechcący? Chyba tak. Jaki juggling! Nice. O! Na bok, dobrze. Ej, nie bij mnie! Idź na chuj, bled! Jak się nie starasz! Kurczę. W złym czasie kliknąłem. Tak, tarcza mnie chroni przed tym, nie dobrze. Ej, może topór wyciągnę po prostu. O, mogę. Jak wiecie, jak go klepię na te ręce, nie? To tak toporem go pyrknęła. Trzeba podobały mi się kombo. I po bólu. To proste. Czemu tu są dwa łóżka? No cała chatę rozwali. Precz z mojego domu! Ale co ci po tym, jak zwaliłeś ten dom właśnie, nie? Tak pozdro 600. Trafiłem w czuły punkt, co? On go walnie tym drzewem. On go walnie tym drzewem. Kogo ukrywasz? Stary i powolny. Trzeba się było trzymać z dala od Midgardu. No to zaczynamy drugą rundę. Już się kurwa leczy. Za dużo gadasz. Jakbym z Fridę walczyła, nie? Nie ma pytań. Au. Nie chcesz mówić? Dobrze. Może ten, kogo ukrywasz w domu, będzie bardziej rozmowny. On się odpala, patrzcie! Spartański szał! Kolejne drzewo. Kto to jest? O kogo tak bardzo się boisz? Kogo ukrywasz? Taki atak jest, okej. Jeb, in your face! Chodź. Nie mam na to czasu! Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Kus z ciebie, co? Dobra, jest zaznaczony. O, fuck! Nie, to trzeba na bok. Idź na chuj, bled. Nie bij mnie, spadaj. O! I co, ja znowu się odrodzi, nie? Przypał sobie. Tak się kurwa cieszy, nie? Masakra. Rozgiebał, nie? Ja nie mam pytań. Ty, oni są nienormalni przecież. No ale trochę się zmęczył, to czuję po nim. No, wracamy na chatę, tak? Chyba tędy. Masakra, co to było w ogóle, nie? Masakra. Już sobie idziesz? Tak, żem czuła, że to się tak skończy. A raczej nie skończy. Nie! Odin przysłał mnie tu jedynie po kilka odpowiedzi. Ale ty musiałeś unieść się dumą. Możesz się dwoić. Nie patrzcie, co się dzieje w tle. Tam wrócę. Twoje stare cielsko w końcu się podda. Ale nim to zakończę, wiedz jedno. A ja w ogóle nie czuję bólu! Tak trolololololo, nie? O fuck. Dobra, no to zaraz w górę, nie? Widziałeś to na własne oczy! Nie możesz mnie zranić! Nic nie może! No coś na pewno może. Ta walka jest bezsensowna! Twoje starania są bezsensowne! No trochę tak. Musiało tak być! Żałosne! Nie wygrasz ze mną! Nie czuję nic! Za to ty czujesz wszystko, lecz... Mimo to się poddajesz! Nie jestem moim bratem! Gdybyś dał mi to, czego chciałem, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale nie! Czas to zakończyć. Runda trzecia. Nie pokonasz mnie! Wow! To jest inny atak, Halo? Halo? Chodź typie, chodź. Się tak nie denerwuj. Ja nic nie czuję. Denerwuje mnie to, że on tak skacze, bo za każdym razem muszę jakby od nowa celować. Ej. On taki przechwalejka jest, nie? Ale nic nie czuję. O ty chuju, dobrze? Gdzie jest? Gdzie on jest? A tu. W ogóle jakieś zaspy tam są, masakra. Skończę z tobą! No coś nie możesz. O. Ha! Kontrasz ma to! O. Tak. No chodźże. Oj! No teraz nie do końca się cieszy. Boże, on jest jak homunkulusy. On ma po prostu określoną liczbę żyć. Tylko jest ta liczba bardzo duża. że może ty będziesz pierwszym, który zdoła zadać mi ból. Ale się myliłem. Nie chciałem coś kliknąć? Tak. Nara. Wstanie zaraz pewnie. Ja to się właśnie stało, nie? To ja nie mam pytania. Ja w ogóle nie znam tej nordyckiej mitologii, więc ja też w sumie tak naprawdę nie wiem, czego znał mnie. Mogę spodziewać. Czy znał moją przeszłość? Jak mnie znaleźli po takim czasie? No bo Odyn, no to jest Bóg, nie? Hej, co mam robić? Nasz syn nie jest gotowy. Zanieść twoje prochy na szczyt góry. A nie może się healnąć? Przecież dopiero co się healował. Bo ten ziomek przyjdzie znowu, na pewno. Ja też nie. Nie wiem, jak to zrobić bez ciebie. O, to skazuje emocje. Ale nie możemy tu zostać. No nie, no bo oni, kimkolwiek są oni, o nas wiedzą. Młody? Chłopcze. Było tak głośno. Myślałem... Jesteś cały. No. Nic mi nie jest. Tak. Nic mi nie jest. Dostałem kurwa drzewem z kawą. Nic mi nie jest. Spakuj się. Idziemy stąd. To jestem gotowy? Nie jesteś. Ale teraz nie mamy wyboru. Mogę chociaż powiedzieć, żebym było milej, nie? Że tak, tak, jesteś. To nie dlatego, że jakiś kurwa wariat wie, gdzie mieszkamy i nas dojedzie. Tak jest. Ciekawi mnie wątek choroby Atreusa, w sensie... Na co on jest chory? Ależ teraz jest mu lepiej, ale co jak będziemy znowu gorzej i czym objawia się, to gorzej. To będzie długa podróż. Tak. O, stary. Rany. Co to się stało? Tata się bił, wiesz, z kolegą. Wow, to my aż tak daleko musimy iść? No to ciężkie to będzie, nie powiem wam, że nie. Okej, ale co? Pewien ważny etap gry. Początkowy. To jest tak naprawdę się zacznie cała taka jazda za nami. Także dziękuję wam ślicznie za oglądanie tego odcinka i co, widzimy się w kolejnym. Także trzymajcie się, buziaczki i pa pa!